Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niech będą z nami teraz i na wieki wieków. Amen. Kochani, witam Was w czwartkowy grudniowy poranek 7 grudnia. Jak to mamy w zwyczaju, witam Was słowami z przewodnika z Biblią na co dzień. I dziś otrzymujemy dwa wersety z Ewangelii Łukasza. Zachariasz powiedział: będziesz poprzedzać Pana, torując Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Na początek mam do Was pytanie. Z czym kojarzą Wam się słowa odpuszczenie grzechów? Jakie obrazy, jakie myśli, jakie emocje wywołują w Was te słowa? Odpuszczenie grzechów. Muszę się przyznać, podzielić tym, że we mnie pojawiają się dwa obrazy. Z jednej strony ciepły koc, ogień, ciepła przestrzeń, gdy wokoło szaleje mróz. Tym dla mnie jest odpuszczenie grzechów. Z drugiej strony wyobrażam sobie upalny dzień, gorący dzień i nagle otrzymuję możliwość wzięcia zimnego prysznica. Tym dla mnie jest odpuszczenie grzechów. Ciepłem wtedy, gdy wokoło jest zimno, i orzeźwieniem, kąpielą w fantastycznych źródłach, życiodajnych źródłach, gdy jest upalnie, gdy jest zbyt ciepło. Moi drodzy, słyszymy dzisiaj, że Jezus przychodzi, by odpuszczać grzechy. Słyszymy dzisiaj o odpuszczeniu grzechów, o nowym początku, o nowych możliwościach, o nowym przymierzu. Słyszymy dziś słowa o tym, który przychodzi, by dać światu, ludzkości, ale także nam nowy początek. Podczas każdej spowiedzi w naszym Kościele, po pytaniach spowiednich, zgodnie z agendą liturgii naszego Kościoła, duchowny wypowiada słowa: jak wierzysz, tak niech ci się stanie. Bardzo bliska mi osoba powiedziała kiedyś, że te słowa są dla niej niesamowicie ważne, istotne. Że czuje wtedy, gdy słyszy te słowa, wagę i moc tego przesłania. Jak wierzysz, jak pragniesz, jak żałujesz, tak niech ci się stanie. To z jednej strony olbrzymia odpowiedzialność nakładana na nas, którzy się spowiadamy, ale i zwróćcie uwagę, jednocześnie jest to również wielki dar. Wielki prezent. Źródło pocieszenia i zmiany. Dowartościowanie człowieka w relacji pomiędzy właśnie człowiekiem a Bogiem. Tak jak wierzysz, jak pragniesz, jak żałujesz, dokładnie tak niech ci się stanie. Kochani, odpuszczenie grzechów to wielki dar Boga dla człowieka. Ale to także wezwanie dla nas, byśmy sobie nawzajem odpuszczali grzechy. Byśmy sprawiali, że ktoś inny poczuje się w naszej obecności, no właśnie, otulony kocem w zimny dzień, lub aby poczuła orzeźwienie,
zimnej wody w upalny dzień. Odpuszczajmy sobie nawzajem. Dawajmy sobie szansę. Niech Adwent będzie czasem transformacji i wychodzenia naprzeciw sobie nawzajem. Niech Adwent będzie czasem odpuszczania grzechów. Bo tak jak Bóg odpuszcza nam grzechy, dzięki temu w naszym życiu pojawia się zupełnie nowa jakość, nowe spojrzenie. Tak i my powołani jesteśmy jako chrześcijanie do tego, by odpuszczać sobie nawzajem grzechy. A zatem, siostro, bracie, co czujesz, gdy odpuszczasz grzechy drugiemu człowiekowi? Błędy, potknięcia, przykrości, które skierował w twoją stronę. Co czujesz, gdy potrzebujesz przebaczenia, odpuszczenia twoich grzechów i ten dar otrzymujesz od drugiego człowieka? Co czujesz, gdy w kościele padają słowa: jak wierzysz, tak niech ci się stanie? Co czujesz, gdy wypowiadane są słowa, ogłoszenie odpuszczenia grzechów? Niech to będzie zimny prysznic, którego potrzebujesz. Niech to będzie ciepły koc w zimowy wieczór. Niech to będzie dla ciebie źródłem bezpieczeństwa. Błogosławionego dnia. Amen.